Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat edukacja i nauka w Polsce, zadania i perspektywy. Nasi goście, dr Anna Czajczyk, doradca w gabinecie politycznym Ministra Edukacji i Nauki. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. I dr Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego Ministra Edukacji i Nauki. Witamy serdecznie. Cześć Boże, kłaniam się. Mamy mówić o zadaniach, perspektywach i jak Państwo oceniają, tak rozmawialiśmy przed programem, że to co powyżej szkół zawodowych, czy tego szkolnictwa takiego branżowego, podstawowych, to może Pani Dyrektor, a o tych właśnie szkołach zawodowych, branżowych, technikach i szkole podstawowej Pan Dyrektor. Gdy patrzycie z perspektywy czasu, bo nieraz tak myślę w tej takiej debacie, wielu próbuje zarzucić, nie? Brak reformy, brak pieniędzy. Wielu też podchodzi pod ministerstwo z jakimiś petycjami i jak gdyby no, próbują jakby osłabić pozycję pana ministra. Tak samo ta, można powiedzieć, też była taka Lex Czarnek, ustanowienie nowego prawa, czy reforma Lex Czarnek 1, 1.0, 2.0, teraz 3.0, jak nawet mówi się o tej inicjatywie opozycji, nie inicjatywie opozycji, tylko obywatelskiej, chrońmy dzieci, no to też jak gdyby przypisuje się to panu ministrowi Czarnkowi. Pani Dyrektor, co w tej materii? No, zacznijmy od tego, że nauka w Polsce ma się świetnie, o czym świadczą wyniki ostatniej ewaluacji. Na 283 podmioty ewaluowane, tylko 24 dostały kategorię C, czyli tą najniższą, więc... Czyli mamy trzy kategorie wtedy. Mamy kategorię A+, mhm. A, B+, B i C. Czyli 24 podmioty dostały tą kategorię najniższą, czyli bardzo mało, na 283 podmioty ewaluowane. Więc nauka w Polsce ma się bardzo dobrze. My jako ministerstwo oczywiście wspieramy ten rozwój przez granty, programy naukowe ministra. Dążymy do umiędzynarodowienia wyników badań polskich naukowców. A jak to wygląda? Czy to jest takie proste, bo można powiedzieć, państwo się starają, ale czy ci, którzy... No na przykład nie otrzymali takiej kategorii, jakby chcieli, są z tego... Przysługuje odwołanie. Z tego co wiem, odwołuje się około 2% wszystkich uczelni, więc większość raczej jest zadowolona z tego, co jest na ten moment. A granty to duże kwoty? Granty są duże, tak, są duże kwoty. Może w ogóle powiedzmy o takich właśnie, cyfrach tak, bo w nauce. Nawet, czy tak? One są na naukę, czy na badania? Są trzy takie pule. Są to inwestycje w infrastrukturę uczelnianą, czyli tak zwane kształcenie. I tutaj mamy 643 miliony złotych. Mamy inwestycje na działalność naukową, to jest 736 milionów. Inwestycje w infrastrukturę badawczą, 736. Powiedzmy, że są dotowane szkoły doktorskie, 153 miliony. Doktoranci dostają od nas wsparcie, 60 milionów. Na doktoraty tak zwane wdrożeniowe, 146 milionów. Na taki program Perły Nauki dla tych najzdolniejszych, 21 milionów. Stypendia ministra, 20 milionów. Dydaktyczna inicjatywa doskonałości, 45 milionów, więc kwoty są spore. To gdyby tak policzyć to wszystko, to... A to jest tylko część, którą wymieniłam, tak? Bo środków jest znacznie więcej, ale to są jakby takie główne cyfry w nauce. Tak. Pani wspomniała o międzynarodowienie w sprawie badań, na czym to polega, gdyby naszym widzom przybliżyć, bo rozumiemy, że chcemy, żeby nasze uczelnie też się, tak jak rynek, prawda, żebyśmy się na czymś rynku liczyli, to tak samo pewnie naszym uczelniom, czy naszym kadrom
też na tym by zależało, żeby być znanymi czy uznawanymi w świecie? No przede wszystkim mamy niedawno powołaną Akademię Kopernikańską. Jest to nowy podmiot na gruncie naukowym, właśnie służący umiędzynarodowieniu wyników badań. Nie tylko wyników badań ścisłych, bo tam też również będą upowszechniane wyniki badań z zakresu filozofii, z zakresu teologii, z zakresu medycyny, no i oczywiście astronomiczne. To jest pierwsza płaszczyzna. Druga płaszczyzna to jest rozwój czasopism naukowych, gdzie mamy program wsparcia czasopism naukowych po to, żeby nasi naukowcy dostawali finansowanie i mogli publikować również za granicą, ale też dbamy o czasopisma rodzime, to znaczy podnosimy punktację dla czasopism rodzimych. Następna rzecz to są tłumaczenia monografii i oczywiście konferencje. Do tego należy wspomnieć o tak zwanej wirtualnej bibliotece nauki, gdzie nasi naukowcy mogą skorzystać z publikacji z całego świata i Ministerstwo Edukacji i Nauki finansuje tę możliwość. Także wchodzimy w Google, wyszukujemy i po prostu mamy dostępne zasoby. Więc to umiędzynarodowienie to są głównie te płaszczyzny. No plus oczywiście środki na badania naukowe, tak. Warto przy tej okazji wspomnieć o naszych programach. Mamy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, bardzo istotny. To, co właśnie jest ważne. To są te nowe rzeczy, tak? Tak, on jest troszkę zmodyfikowany. On już był wcześniej, ale my go zmodyfikowaliśmy. I właśnie w kontekście nawet Akademii Kopernikańskiej, która no jakby kojarzy się z naukami ścisłymi, z astronomią, tak, my chcemy też zadbać o tą stronę humanistyczną, bo zdajemy sobie sprawę, że bez humanistyki, bez zrozumienia tego, kim jest człowiek, jaka jest rola człowieka w kulturze, jaka jest rola człowieka w cywilizacji, no nauki przyrodnicze tracą swój fundament. Więc 98 milionów właśnie na tego typu badania nasi humaniści dostaną. Wspominałam tutaj o rozwoju czasopism naukowych, właśnie też wspieramy czasopisma humanistyczne, które za naszych poprzedników, no niestety, nie miały się najlepiej, że tak powiem, wypadły z obiegu. Były bardzo nisko punktowane, więc to było bardzo mocne uderzenie w środowisko humanistyczne. My, wsłuchując się w głosy tego środowiska humanistycznego, no ale też będąc humanistami, zareagowaliśmy odpowiednio. W tym momencie wyrównujemy szanse, więc perspektywy otwierają się. Dziękuję. Panie dyrektorze, ostatni rok dosyć głośno było na temat historia i teraźniejszość tego przedmiotu, bo to nie jedyny przedmiot, jeszcze możemy o przedsiębiorczości czy biznesie, ale myślę, że ten, tak się cały czas dziwiliśmy, jak można zaatakować takiego profesora jak profesor Roszkowski, przecież to nie pierwsza, nie jedyna książka, żeby to środowisko tak zareagowało, może też i media w tym pomagały, nie wiem, czy to z obaw, czy też nie, no ale jak Państwo też oceniacie wprowadzenie podręcznika, wprowadzenie takiego przedmiotu, no jak środowisko odpowiedziało, myślę, pierwsze to nauczyciele, a później uczniowie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te kasandryczne wizje, które roztaczano, w szczególności w kontekście wspomnianego podręcznika autora doskonale znanego całemu pokoleniu, mojemu pokoleniu, które właśnie podręcznik tego autora, jako jeden z pierwszych podręczników pozbawionych piętna komunizmu, przygotowywali się młodzi ludzie do matury, a autorstwo pana profesora Roszkowskiego, zarówno jeszcze w okresie, kiedy funkcjonował drugi obieg wydawnictw, jak i później jego twórczość pisarska, no, jest nie do zakwestionowania. Niemniej jednak odebrano tę propozycję uczenia młodych ludzi w dużym zakresie historii najnowszej Polski, historii najnowszej świata, jako poważne zagrożenie. Zagrożenie dla interesów pewnych grup. Przede wszystkim tych, o których ta historia wypowie się niepochlebnie. Stąd ta agresja. Wydaje się, że te kasandryczne wizje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nawet nie wydaje się, ale jestem przekonany, że każdy, kto trzeźwym okiem spojrzy na polską szkołę, w tym na szkołę ponadpodstawową, w której
od 1 września jest wprowadzony przedmiot historia i teraźniejszość, z łatwością dostrzeże, że nie ma żadnego procesu ideologizacji uczniów, nie ma żadnego procesu naciskania na nauczycieli, żeby w ten czy w inny sposób wykładali ten przedmiot, oczywiście z wyłączeniem wymagania co do podstawy programowej, którą przygotowali eksperci, która rzeczywiście jest obowiązująca, służy temu, aby właśnie nie pomijać niczego. Więc te wszystkie awantury wszczynane wokół osoby pana profesora Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki i przedsięwzięć, które powstają pod jego pieczą czy z jego inicjatywy, one próbują przyklejać panu ministrowi, jego współpracownikom, pewne łatki jakichś radykalizmów, pewne łatki jakichś jednostronności. A w rzeczywistości to, co zaproponowaliśmy polskiej szkole przez ostatnie już ponad 2,5 roku, to jest spojrzenie uniwersalistyczne, które łączy to, co jest mocnym korzeniem dla polskiej edukacji, ale też to, co jest jego koroną i najnowszym kwiatem czy liściem na samym szczycie, którym są rzeczy najnowsze, nowoczesne technologie. I na ten temat sporo można powiedzieć, bo tak jak ojciec wspomniał, obok historii i teraźniejszości została wykonana duża praca, aby unowocześnić przedmiot, który dotychczas nazywa się podstawami przedsiębiorczości, od 1 września będzie nazywał się biznesem i zarządzaniem. Obok programu Poznaj Polskę, który pozwolił młodym ludziom, również tym niezamożnym. To już kolejna edycja, prawda? Tak jest, cieszy się olbrzymią popularnością to przedsięwzięcie, a wczoraj pan minister zasygnalizował, że również wycieczki poza granicę Polski, dobrze przemyślane wycieczki, wycieczki o rzeczywistym walorze edukacyjnym, mogą liczyć na wsparcie finansowe ministerstwa. Więc z jednej strony ten fundament bardzo atrakcyjnego wykształcenia, które daje korzenie, które daje zakorzenienie w polskiej kulturze, w polskiej historii, ale z drugiej strony nasza olbrzymia inwestycja w polskie szkoły, więc laboratoria przyszłości. Jak na których Państwa stronie znalazłem laboratoria przyszłości, Poznaj Polskę, to dopiero początek. Więc pytanie, jak skorzystali uczniowie, bo o nich myślimy, ale z czego skorzystali nauczyciele? Jak to jest, bo jednak te dwa jakby organizmy nie funkcjonują bez siebie i dla każdego, myślę, jest to istotne i ważne. Laboratoria przyszłości są świetnym przykładem, bo nie sztuka jest, chociaż to olbrzymi wysiłek państwa, zakupić za 1,2 mld złotych ultra nowoczesne pomoce dydaktyczne o szerokim zastosowaniu nie tylko do zajęć techniki, nie tylko do zajęć informatyki, ale w zasadzie jako pomoce dydaktyczne do każdego przedmiotu szkolnego, ale sztuką jest też przygotować społeczności szkolne do posłużenia się tymi narzędziami. I stąd 16 mobilnych laboratoriów przyszłości, stąd zespoły edukatorów, specjalistów, którzy w tych laboratoriach odwiedzają szkoły i przekazują nauczycielom pewne pomysły, pewne koncepcje posługiwania się tymi nowoczesnymi narzędziami na zajęciach szkolnych, a młodym ludziom inspirację i zachętę, aby po to sięgnęli. Zresztą specjalnie młodych ludzi nie trzeba zachęcać, bo to są to rzeczy tak fascynujące, tak atrakcyjne. Jest to poznawanie rzeczywistości poprzez działanie, poprzez eksperymentowanie, a więc młodzież doskonale to rozpoznaje. Pośród tego sprzętu są też narzędzia do tego, aby w sposób nowoczesny komunikować to, co chce się zakomunikować, więc sprzęt nagrywający, wideo nagłaśniający. Do przeszłości odchodzi już taki obraz szkolnego apelu, na którym, prawda, trzeszczą głośniki, czy coś nie działa. Szkoły świetnie wykorzystały tę szansę, a młodzi ludzie po te narzędzia sięgają i będą sięgać coraz bardziej, bo poza sprzętem dociera do szkoły także podpowiedź metodyczna, pewne wsparcie dla nauczycieli. Pani dyrektor mówiła o tych finansach dla szkolnictwa wyższego. Tu chciałem zapytać o to dla potrzeb szkół podstawowych czy średnich. Jak to jest, bo często czy samorządy, czy związki upominają się o pieniądze. Niedawno było takie spotkanie, Związek Miast Polskich też 16 czerwca stwierdził, że polska oświata wymaga wielu działań naprawczych i na przykład zagwarantowanie subwencjonowania oświaty na poziomie 3% PKB, ułożenie relacji samorząd-kurator, reforma podstawy programowej i zmiana zasad dotowania szkół niepublicznych. Jak to wygląda od strony może samorządu,
związków i też szkół, które no, nie są finansowane, prawda, czy przez samorządy, niesamorządowe jakieś organizacje. Mam ten przywilej, że jestem troszkę po obu stronach tego stołu rozmów, ponieważ jestem też zaangażowanym w działalność samorządową i wiem, że koledzy samorządowcy są świetnymi negocjatorami, zabiegają o pewne często słuszne interesy, stąd taka eskalacja pewnych oczekiwań, ale trzeba precyzyjnie opisać też rzeczywistość, w której do tych negocjacji wciąż wracamy, bo za nami jest decyzja o budżecie tegorocznym, decyzja, która oznacza rekordowy wzrost subwencji oświatowej o ponad 11 miliardów złotych. Ale kiedykolwiek słucham pana ministra i porównuję to, co było za opozycji, która dziś zarzuca ministrowi czy państwu, że pieniędzy jest niewystarczająco, to on pokazuje, jak tych pieniędzy przybywa, jeżeli chodzi o szkolnictwo, prawda? I to każde szkolnictwo. Tak jest. No i tutaj ten wzrost subwencji jest rzeczywiście, jeśli spojrzymy na okres 8 lat rządów poprzedniej opcji politycznej, to przez cały ten okres wzrost subwencji był porównywalny do tego, co stało się tylko w ciągu jednego roku budżetowego. Więc determinacja państwa polskiego, aby wzmacniać, również finansowo wzmacniać edukację, jest absolutnie nie do podważenia. Natomiast tutaj jest spór, w którym trzeba zawsze samorządowcom przypominać. Część z nich świetnie to rozumie, ale część nie chce tego słyszeć. Prowadzenie szkół publicznych jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego, a to oznacza, że nie tylko oświatowa część subwencji, którą otrzymują samorządy, ma służyć finansowaniu szkół, ale również inne dochody samorządów powinny na ten cel być przeznaczane i są przeznaczane przez olbrzymią większość tych społeczności lokalnych. Niemniej jednak jesteśmy również zainteresowani w przyszłości rozmową na temat może precyzyjniejszego podziału ról, dlatego że no, ten sposób zapośredniczony finansowania chociażby nauczycieli, no, on powoduje, że wciąż powraca ta dyskusja. Są takie koncepcje poddawane pod dyskusję, żeby precyzyjnie rozdzielić, aby rząd finansował na przykład wynagrodzenia nauczycieli, a inne wydatki związane z infrastrukturą szkolną, z obsługą, z pracownikami obsługowymi była po stronie samorządu. Można rozważać różne modele. Ten, który obecnie obowiązuje, ma tę zaletę, że wszyscy dobrze znamy reguły gry i o szczegółach możemy rozmawiać, możemy się nawet spierać. Wielka reforma zawsze przynosi ryzyko nieprzewidzianych i trudnych sytuacji. Niemniej jednak na takie rozmowy również jesteśmy otwarci, zarówno z tym partnerem samorządowym, jak i ze związkami zawodowymi. Natomiast trudno jest przyjąć taką przesadzoną, przerysowaną krytykę, która zupełnie odbiega od rzeczywistości. Na te relacje minister szkoły czy uczelnie, kurator, samorządy, bo to też jest podnoszenie, ułożenie relacji. Pytanie, jak sobie, samorządy sobie to wyobrażają, podnosząc głos, że ta sprawa takiego chociażby ingerencji kuratorów, prawda, w sposób realizacji zadań własnych. Kuratorowie nie ingerują, to jest ich po prostu zadanie. Kuratorzy są wraz z ministrem w ustroju polskiej szkoły w roli nadzoru pedagogicznego. Jest to ich obowiązek, aby czuwać nad merytoryczną stroną pracy szkoły. Samorządowcy mogą w tych kwestiach wnosić wnioski, również do dyrektorów szkół, a dyrektor szkoły ma obowiązek się do takich różnych postulatów w ciągu 30 dni odnieść, ale to jest tylko pewien dodatkowy głos. Merytoryczne kwestie w szkole są w rękach nauczycieli, bo kuratorzy to nauczyciele z co najmniej 7-letnim doświadczeniem, nauczyciele w stopniu awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego. To są nieprzypadkowi ludzie, ale to są merytoryczni specjaliści, którzy czuwają nad jakością edukacji. A pewne sytuacje w wielkich miastach pokazują, że ten zapał do wchodzenia w rolę nadzoru pedagogicznego przez samorządowców może kończyć się bardzo źle. Może kończyć się chociażby eksperymentami, które rodzice w Poznaniu,
Gdańsku czy Warszawie oceniają jako przedsięwzięcia służące seksualizacji, służące ostatecznie demoralizacji dzieci. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jeszcze osłabimy pozycję kuratora, który wcale nie jest tak silny w tym całym ustroju i zostawimy tutaj swobodę bardzo silnym przecież organom władzy, jakimi są samorządy wielkich miast. To ryzyko, na które się nie godzimy, stąd cieszymy się, że te nasze próby związane z umocnieniem bezpieczeństwa dzieci, z ochroną dzieci i z umocnieniem roli rodziców poprzez to między innymi, że mogą się odwołać do autorytetu kuratora, że te inicjatywy, chociaż nie spotkały się z uznaniem pana prezydenta i dwukrotnie nie zyskały podpisu, ta ustawa zwana Lex Czarnek nie uzyskała podpisu, to jednak obywatele w inicjatywie oddolnej zabiegają o tę sprawę. Jesteśmy przekonani, że to jest rozwiązanie, które jest niezwykle potrzebne polskiej szkole. No właśnie pytanie o uzasadnione obawy, czy są takie, czy też nie. No bo tak jak pan dyrektor wspomniał, Lex Czarnek 1.0, 2.0. No i teraz lewica czy opozycja szeroko pojęta też to traktuje, to chrońmy dzieci, jak Lex Czarnek 3.0. Czy ten spór, bo pewnie on będzie cały czas, patrząc na lewicę, co próbuje zaproponować. Nie wiem, czy tak wprost by myślała o własnych dzieciach, czy też o wszystkich dzieciach, nie bacząc na niebezpieczeństwa, które rzeczywiście czyhają, patrząc na to, co dzieje się chociażby w świecie. My niestety, w tym rodzice polskich dzieci, patrzymy w tej chwili na ulice polskich miast, widzimy pana prezydenta Trzaskowskiego, który podpisał kartę LGBT w 2019 roku, maszerującego wśród osób, które ewidentnie są zaangażowane w rewolucję kulturową w Polsce, chcą doprowadzić do zmian zapisów konstytucji chroniących rodzinę, chroniących rodzicielstwo, chroniących również niewinność dzieci, bo zakaz demoralizacji dzieci to zapis konstytucyjny w Polsce obowiązujący. Patrzymy w kierunku Zielonej Góry, gdzie podobny marsz kończy się ekscesem, w którym doszło do wyemitowania materiału pornograficznego, do demoralizacji dzieci, bo stało się to w obecności dzieci i jeszcze do bardzo nieładnego wypierania się patrona całego tego przedsięwzięcia, a patronem tym był niestety marszałek województwa lubuskiego, który później tłumaczył się, że on przy tym nie był, że to nie było tak, bo organizatorzy twierdzą inaczej. Próbował przerzucić wręcz winę na rodziców, że to ich odpowiedzialność, aby czuwali nad tym, aby do demoralizacji nie dochodziło. Jeżeli włodarze miast i województw w Polsce udzielają swojego autorytetu tym, którzy chcą w Polsce przeprowadzić rewoltę kulturową, to niestety ponoszą ciężką odpowiedzialność za takie rzeczy. I w tych okolicznościach hasło i zapisy ustawowe chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców są naprawdę olbrzymią potrzebą chwili. Tylko czy uda nam się, prawda, jak gdyby tego uniknąć, bo niedawno też była chociażby pani kurator i też pani ekspert, no to panie mówiły o tym, że Unia Europejska daje nam pieniądze, prawda, czy na szkolnictwo wyższe, czy na to, czy na licea, czy na szkoły podstawowe. No i mówi się, że tutaj na lata 2021-2027 na wprowadzenie choćby edukacji, na przykład włączającej, z 25 miliardów. I czy nie będzie tak, że te fundusze za każdym razem, środki z funduszy spójności są obciążone warunkiem równouprawnienia płci, niedyskryminowania płci, orientacji seksualnych? Jak państwo na to też patrzycie, postrzegacie? No bo ta właśnie edukacja włączająca, pan minister też wypowiadał się chyba w Kaliszu, że to głupi pomysł z Unii i u nas nie będzie wdrażany, a na stronie ministerstwa jest cały czas obecny. I jak to wygląda? Bo wiem, że nawet chyba byli, bo tak mówiłem o tych różnych protestach, że nawet nauczyciele i rodzice byli u pana ministra, byli pod ministerstwem. Jak do tego byście się odnieśli? Na pewno trzeba bardzo rzetelnie dyskutować o tych trudnych problemach. I pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, tak, Unia Europejska ma potężne narzędzie w postaci sposobu uzgadniania, wydatkowania środków z funduszy unijnych, funduszy, które
w olbrzymiej mierze są polskimi pieniędzmi przekazanymi przez państwo polskie i pochodzącymi od polskiego podatnika. Ale też historia tych zmagań jest dosyć długa i wiemy o tym, że choć Unia Europejska jest tutaj naszym pewnym zobowiązaniem międzynarodowym, to zobowiązanie międzynarodowe absolutnie nie obejmuje zagadnień edukacji. Państwa członkowskie mają prawo kształtować edukację według własnych zasad, według oczekiwań własnego społeczeństwa. Tylko tam zawsze może być taki języczek uwagi. I dlatego przykładem jest ta kwestia równości płci, prawda? Najpierw zacznijmy od tej równości płci. Ten postulat, próba sączenia ideologii gender, powiedzmy wprost, ona trwa od wielu, wielu lat. Ale państwo polskie z całą konsekwencją w każdym takim dokumencie dokonuje adnotacji, że my słowo gender rozumiemy jako płeć i rozumiemy w sposób normalny, taki jak o tych kwestiach mówi polska konstytucja. I tego konsekwentnie staramy się trzymać. Wszelkie ustępstwa w tym względzie ze strony władz publicznych byłyby błędem. Ja oceniałbym jako bardzo fałszywe. I podobnie z edukacją włączającą. Jeżeli w Polsce, która dysponuje fantastyczną tradycją szkolnictwa specjalnego, edukacji specjalnej, rozumiemy pewne potrzeby dzieci o szczególnych potrzebach, dzieci, których potrzeby są zróżnicowane i od lat poszukujemy najlepszych sposobów zapewnienia tym dzieciom dostępu do edukacji, optymalnego rozwoju z punktu widzenia ich potencjału i jednocześnie nie doprowadzamy, czyniąc to wszystko, nie doprowadzamy do rujnowania elitarnego charakteru kształcenia dla tych, którzy mają szczególne talenty, którzy powinni w kształceniu ogólnym osiągnąć bardzo wysoki pułap i później znaleźć się na polskich uczelniach, to jest to pewien uniwersalizm, pewne patrzenie, które łączy jedną potrzebę i drugą w sposób sprawiedliwy, w sposób rozważny. I jeżeli w ten sposób spojrzymy na te zadania, to przestaniemy postrzegać je jako zagrożenie. Stąd ja zachęcam do takiej bardzo rzetelnej dyskusji, bo łatwo jest epatować tymi rzeczywiście absurdalnymi, ideologicznymi zapisami, które przychodzą z Unii. Łatwo wskazać, ja też je znam i sam na łamach naszego dziennika od kilkunastu lat przestrzegałem przed tymi pomysłami, które w sposób bardzo niemądry przeprowadzono we Włoszech czy w Portugalii. W polskiej szkole się to nie dzieje, w polskiej szkole nie jest to projektowane, natomiast trwa dyskusja, jakie kroki wykonać, aby w rzeczywisty sposób udoskonalić tę ofertę dla dzieci o specjalnych potrzebach, bo ona też powinna korzystać z dorobku nauki. Ja widzę zagrożenie w tym momencie, w którym pewne koncepcje przechodzą od urzędników unijnych do urzędników polskich. Droga właściwa jest od odkryć nauki światowej, od odkryć nauki chociażby w krajach zachodniej Europy, a są ważne, wartościowe odkrycia w tym zakresie dotyczące chociażby sposobu diagnozowania potrzeb takich uczniów. I żeby naukowcy w Polsce, a tak się dzieje, te odkrycia przenosili na polski grunt, próbowali konfrontować z naszym dorobkiem szkolnictwa specjalnego i to, co najlepsze, zachowywać, proponować, aby stało się częścią systemu oświaty. Do takiej dyskusji zachęcamy, zwłaszcza tych, którzy są zaniepokojeni, bo zapewne ten niepokój jest wyrazem ich odpowiedzialności. A też pytanie, dlaczego na przykład też szkolenia z edukacji tej włączającej realizowane są głównie czy przez wytypowane, prawda, samorządy, wytypowane przez nie specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej. Czy to nie jest tak, że to przynależy ministerstwu, przynależy kuratorowi i tak dalej? Jak to jest? Jakimś, prawda, jakiś taki, ci, którzy mają te kompetencje nadzoru pedagogicznego? Ja odpowiem na przykładzie. Przykładzie, który jest mi bardzo bliski, bo jest to przykład z mojego miasta. Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej w Świdniku to wyśmienita, najlepsza, jeden z najlepszych w regionie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, a więc szkoła specjalna, która ma doświadczenie nie tylko doskonałego realizowania charakterystycznych dla tego typu szkoły zadań, ale również która ma doświadczenie współpracy
z uczelniami wyższymi. Bliskość Lublina sprawia, że naprawdę jest to wielki potencjał intelektualny. Współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem pomocy społecznej, ze środowiskiem stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. I ten potencjał, właśnie to grono specjalistów i osób najbardziej zainteresowanych pracuje nad tym, aby przedyskutować, bo przecież tych centrów jest tylko 20 kilka, więc to są takie pilotaże. I w tym pilotażu, chociażby w Świnniku, ta dyskusja się toczy. Ona jest bardzo merytoryczna. Miałem też przyjemność zabrać w niej głos i nie zauważyłem tam, żeby dominowały tam jakieś kwestie ideologiczne. Wręcz przeciwnie, była to pełna koncentracja na potrzebach tych dzieci, ze specjalnymi potrzebami. Nie. Mówiliśmy, pani dyrektor, o tych pieniądzach, to pewnie nie wszystkie z naszego budżetu, ale też z budżetu unijnego. Czy one też nie boi się, czy państwo się nie boją, że są jakoś obciążone, ideologiczne? Bo coraz częściej mówi się, no tej, jakby dostrzegamy tą rewolucję. Chociażby myślę, jak środowisko nauczycielskie przyjęło książkę Historia i teraźniejszość z takim, prawda, jątrzyło, jak tylko może być, więc pytanie, czy to też nie jest konsekwencja tego, jak edukowani są nauczyciele. Ja nie chcę nikogo obrazić czy dotknąć, ale nieraz, prawda, tak można było to odbierać. I czy teraz za tymi pieniędzmi nie idzie też jakaś taka ideologizacja, taka nie tyle liberalizacja, ale taka lewicowość, bo nieraz temu też dają znać różnego rodzaju sytuacje, chociażby u nas profesor Nalaskowski, czy gdzieś inni profesorowie, którzy jakby muszą się tłumaczyć z tego, że mają prawo do wyrażania swoich poglądów, albo mają prawo też do reprezentowania swojego stanowiska, bo mają przecież zaplecze naukowe, są kimś. Mhm. To prawda. Uczelnie są autonomiczne. Naukowcy mają wolność prowadzenia badań. Mogą te badania ogłaszać, mogą wchodzić w dyskusje między sobą. Oczywiście jest bardzo duży napór tej lewicowości, tak? Więc to wszystko, co przychodzi z Unii Europejskiej i tak dalej, to oczywiście też, jeżeli chodzi o kwestie właśnie finansowe, te wymogi są podnoszone. Natomiast jest wolność badań naukowych i to tak naprawdę od konkretnego naukowca zależy, czy on się z tym zmierzy i czy po prostu temu podoła, tak? Autonomia uczelni, autonomia badań. Natomiast naciski oczywiście z Unii Europejskiej są, były i będą, tak? I ta lewicowość będzie nas zalewała, tak? Więc musimy być też jakby no, świadomi tego, co się dzieje. Natomiast liczymy na naszych naukowców, że oprą się temu napływowi. Chciałem zapytać jeszcze o kierunek lekarski, bo państwo też podejmujecie takie działania, że na różnych uniwersytetach, które na przykład nie są uniwersytetami medycznymi, bo jakiś czas temu byliśmy do tego przyzwyczajeni, że w większych miastach były uczelnie, w których leczono, znaczy uczono medyków. No a teraz tak się dzieje, że różne uczelnie, chociażby Uniwersytet w Warszawie, czy UKSW, prawda, czy KUL, myśli o kierunku lekarskim. Tych wniosków pewnie jest sporo. Państwo też przyznajecie, nie wiem, ilu uczelniom, ale zgodę na to, żeby taki kierunek na ten moment pięć uczelni dostało pozwolenie na prowadzenie kierunku lekarskiego. Ogółem zgłosiło się 12 uczelni. Oczywiście no, minister Czarnek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i środowiska, ale też no, tego, co się dzieje w społeczeństwie, tak? A z lekarzami mamy problem w oczekiwaniu do specjalisty. Zresztą pandemia pokazała, jak bardzo nam brakuje lekarzy, tak? Więc minister Czarnek od początku próbuje tutaj zapobiegać jakby tej sytuacji i właśnie stąd są te pozwolenia, żeby kształcić medyków, lekarzy na uczelniach, które no nie są stricte medyczne, ale powiedzmy to, kadrę mają bardzo dobrą, potrafią to zorganizować, więc centra symulacji medycznej powstają przy uczelniach, więc zaplecze jest bardzo dobrze przygotowane. Pytanie, czym się pan minister, czy państwo się kierujecie, że przyznajecie komuś, rozpatrujecie wniosek i mówicie, wam damy zgodę,
No tak, no musi taka uczelnia spełniać szereg warunków. No przede wszystkim musi mieć kadrę, tak, która jakby zabezpieczy od strony dydaktycznej. Musi też mieć miejsce, w którym studenci będą się uczyć, tak, czyli jakaś infrastruktura. Dostęp do szpitala, z którego będą mogli skorzystać, gdzie będą mogli odbywać praktyki. Więc te wszystkie rzeczy są bardzo szczegółowo analizowane przez nas, zanim wydamy taką zgodę. A pytanie o to, w jaki sposób są wynagradzani tutaj kadry, prawda, chociażby na uniwersytetach, czy kadry w szkołach, bo to pewnie inflacja w przód, no to cały czas można by powiedzieć, że każdemu mało, ale czy jest to wystarczające, czy też nie? Czy państwo myślicie podejmować jakieś konkretne kroki, żeby też no, to środowisko, które jest bardzo ważne, istotne, jeżeli chodzi o Polskę, o jakość, prawda, i przyszłych nauczycieli, przyszłych, prawda, przedsiębiorców, tych, którzy pójdą, czy są wykształconymi ludźmi, pójdą w świat, pójdą w Polskę, będzie wystarczająca? No ja mam to doświadczenie jakby dwóch płaszczyzn, czyli płaszczyzny naukowej, ponieważ jestem doktorem filozofii, też jestem adiunktem w jednym z instytutów. No i cóż mogę powiedzieć, wynagrodzenia dla adiunkta są bardzo niskie, więc wszyscy sobie z tego sprawę zdajemy. Sukcesywnie dążymy do tego, żeby te wynagrodzenia były jak najwyższe. Również wynagrodzenia profesorskie, bo one plasują się różnie w zależności od tego, czy jest to uczelnia prywatna, czy jest to uczelnia państwowa, w zależności od tego, jaką subwencję, tak, dostanie dana uczelnia. Płace są za niskie, ale staramy się, żeby one sukcesywnie rosły. Ja mogę powiedzieć, że płaca adiunkta to jest około 3 do 5 tysięcy złotych, więc to dla młodego człowieka, który dopiero jakby wchodzi, tak, na tą płaszczyznę naukową, to są małe pieniądze. Natomiast to, co mówiłam na samym początku, mamy granty, mamy różnego rodzaju stypendia dla wybitnych naukowców, więc są formy pomocy, które jakby no, dokładają, tak, do tej, powiedzmy, teoretycznej sumy 3-4 tysięcy złotych, jakieś jeszcze dodatkowe pieniądze. Natomiast same płace powinny na pewno wzrosnąć. Jeśli chodzi o szkołę, tak, może powiem kilka słów, bo mamy za sobą pewną mini reformę, jeśli chodzi o status zawodowy nauczyciela. Ona polegała na trzech elementach. Po pierwsze, na zdecydowanym uproszczeniu pewnych zadań biurokratycznych dla nauczycieli. Tutaj szereg kroków wykonaliśmy na poziomie legislacyjnym z poziomu ministerstwa, ale też zachęcamy dyrektorów szkół, aby sposób prowadzenia współpracy z kadrą, z nauczycielami unikał tego, co jest zbędne, co oznacza tworzenie niepotrzebnych dokumentów zamiast spędzenia tego czasu z dziećmi, z wychowankami, z uczniami. Drugi element to uproszczenie awansu zawodowego, który droga awansu nauczyciela do tego statusu, najpierw nauczyciela mianowanego, później dyplomowanego, znacząco się skróciła i uprościła. I tu również zrezygnowaliśmy z pewnych papierowych, biurokratycznych wymogów. No i trzecia rzecz istotna to znaczący wzrost płac, zwłaszcza dla nauczycieli najmłodszych, o 36%. Oczywiście jesteśmy przekonani, że ten wzrost płac nauczycielskich powinien być większy, że należy wykonać następne kroki w tym względzie, ale też zapraszamy środowisko nauczycielskie do dyskusji nad całościową reformą statusu zawodowego nauczyciela. Zachęcamy do tego, aby polska edukacja, polski nauczyciel w XXI wieku, po 30 latach niepodległej Polski, mógł rzeczywiście znaleźć oparcie dla realizacji swoich zawodowych ambicji, zawodowych zadań w dobrze pomyślanej, napisanej na nowo, w sposób właściwy, adekwatny do dzisiejszych czasów, konstytucji dla edukacji, która zastąpiłaby przestarzałą, pochodzącą z okresu stanu wojennego kartę nauczyciela, zmienianą dziesiątki razy, nieczytelną, często wręcz w sposób dramatyczny, nieprzystającą do tego, w jakich realiach współczesny polski nauczyciel pracuje. Do takiej dyskusji zachęcamy.
Po pierwsze dlatego, żeby dobrze przemyśleć tą najważniejszą postać, najważniejszy element systemu oświaty, a więc właśnie tego nauczyciela mistrza, ale również po to, aby taka dyskusja dała pewność nam wszystkim jako społeczeństwu, że chcemy tym nauczycielom z tak precyzyjnie na nowo określonymi zadaniami te środki publiczne przecież powierzyć, żeby to się stało przy przekonaniu ogółu społeczeństwa, abyśmy pokazując, jak poważnym zadaniem jest zadanie nauczyciela i jak poważnie ono jest podejmowane, zyskali na nowo w oczach nie tylko uczniów, ale również ogółu rodziców, a więc całego społeczeństwa, przekonanie, że nauczyciel to ważna postać, to autorytet. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy też do kontaktu telefonicznego, może postawienia pytania naszym gościom. Przypomnę telefony do studia 56 657 0011 Polska Północna, drugi 56 657 0012 to Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Może też takie pytanie, na Ukrainie wojna, a my jako taki najbliższy sąsiad, którzy z jakiejś perspektywy możemy powiedzieć, jak sobie poradziliśmy, jeżeli chodzi o edukację, o to wsparcie, o to otwarcie, przyjęcie dzieci, młodzieży, czy może nawet studentów przez nasze uczelnie, no, na ile nam się to udało, a jakie kroki, bo nie wiemy, kiedy też wojna się zakończy, jak to będzie wyglądało, więc możliwe, że Państwo też będą podejmowali jakieś kroki na następny rok akademicki czy szkolny. Panie dyrektorze. To wielki wysiłek polskich nauczycieli, to również szlachetna, dojrzała postawa polskich dzieci sprawiła, że przyjęcie olbrzymiej liczby uczniów, uchodźców do polskich szkół stała się faktem. Wspominaliśmy o oczekiwaniach finansowych kolegów samorządowców, ale tutaj trzeba powiedzieć, że państwo polskie absolutnie w sposób odpowiedzialny, nie szczędząc środków, zadbało o to, aby powstanie najpierw oddziałów przygotowawczych, później zwiększenie liczby uczniów w klasach, odpowiednie zatrudnienie nauczycieli, również ze znajomością języka ukraińskiego czy rosyjskiego. Wszystkie te zadania zostały sprawnie wykonane przez samorządowców, za co im ogromnie dziękujemy, ale zostało też w sposób bardzo konsekwentny i bez szczędzenia środków zagwarantowane ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. To również szereg szczegółowych zmian przepisów, pewnych uelastycznień, które sprawiły, że można było adekwatnie na bieżąco reagować na te przecież no, zupełnie takie nagłe i dynamiczne zmiany. Wielką korzyścią było również to, że ukraińscy rodzice już przed wojną w całkiem niemałej liczbie decydowali o tym, aby wysyłać dzieci na naukę do Polski, również w polskich szkołach średnich. Stąd było pewne doświadczenie pracy wychowawczej i pracy dydaktycznej po stronie polskich nauczycieli, zwłaszcza w tych regionach graniczących, a więc na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Dziękuję. Za chwilę pani dyrektor, mamy telefon. Pierwszy wykorzystamy. Proszę bardzo. Halo. Halo, Grażyna Łapińska z Olsztyna. Prosimy pani Grażyno. Ja jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych elektrycznych od ponad 40 lat. I ja w tej chwili, ja przeszłam ten okres, kiedy była szkoła podstawowa tylko. Potem przeszłam okres gimnazjum w szkole średniej, bo uczę elektryków. Teraz jest szkoła podstawowa z powrotem, ale wiedza uczniów nie wróciła do tej wiedzy, która była przed poprzedniej szkole podstawowej. Mam w tej chwili ogromny problem z uczeniem uczniów, dlatego że nie mają tej wiedzy, która jest mi niezbędna, żeby uczyć zawodu. Ja uczę elektryka. Elektryk ma prąd sinusoidalnie zmienny w gniazdkach. A oni nie wiedzą, co to jest sinus, kosinus. Jest to strasznym problemem w uczeniu takich przedmiotów, które uczę. I po prostu uczeń wychodzi niedouczony.
To jedyna bolączka pani Grażyno, czy jeszcze jakieś sprawy? Nie, tylko to. I nie wiem jak. Uważam, że powinno się wrócić do nauki matematyki takiej, która była kiedyś w programie. Bo nauczyciele przedmiotów zawodowych mają problem. Bardzo dziękuję. Gdzieś tak patrzyłem na to, co, z czym mieli problem ten zarząd Związku Miast Polskich. No to zaskakująco nisko umieszczono zdobycie wiedzy. Prawda, jakby nie było dużego zainteresowania, jeżeli chodzi o zdobycie wiedzy, czyli ten punkt, na którym winniśmy, na który winniśmy zwrócić uwagę, bo przygotowujemy, tak jak tutaj pani Grażyna mówi, uczniów, którzy dalej będą się edukowali. Jak państwo planujecie rozwiązać takie trudności, bo co, jakieś zawirowanie, likwidujemy gimnazjum, a wiedzy nam brakuje, czy to zrzucimy na COVID, na to, to mamy zrzucić, jak myślimy, nawet jakie rozwiązania mamy przyjąć, bo samorządowcy też mówią, że uczniowie są przeciążeni zajęciami i zbędnymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba podziękować nauczycielom przedmiotów zawodowych, takim nauczycielom, jakim jest pani Grażyna, bo to bardzo ważna grupa pośród nauczycieli, grupa, o którą wciąż musimy zabiegać, bo specjaliści z branż niekoniecznie wybierają karierę właśnie nauczycielską. Dość trudno ich przekonać do tego, także bardzo za to dziękujemy. Za chwilkę powiem też o pewnych nowych rozwiązaniach, które służą rozwoju szkolnictwa zawodowego, ale odpowiadając wprost na to pytanie, pamiętajmy o tym, że mamy pierwszy rocznik maturzystów, którzy przygotowywali się do nowej matury. Nowej matury, czyli według programu dużo bardziej wymagającego niż dotychczas. Więc dopiero powracamy do pewnego... Czy sukces, czy katastrofa, nie możemy jeszcze powiedzieć. Przepowiadano oczywiście dramaty. Zresztą a propos sinusoidy, to tak też wyglądała dyskusja publiczna o maturze. To miała być tragicznie trudna i wykończyć tegorocznych maturzystów. To znów zaczęto podejrzewać, że jest przesadnie łatwa i cośmy tutaj przesadnie przy niej, prawda, majstrowaliśmy. W rzeczywistości jest to wyważona forma egzaminowania, nowa, a więc uwzględniająca nową podstawę programową, dużo bardziej wymagającą podstawę programową, ale taka, która też liczyła się z tym, o czym ojciec redaktor wspomniał, a więc, że to były właśnie te roczniki, które dotknięte były sytuacją pandemii i nie w edukacji zdalnej w pełni przez okres nauki w liceum nie uczestniczyły. A więc jest pewien wysiłek, potrzeba takich głosów, jak głos pani Grażyny, żeby ta pokusa pójścia na skróty, rezygnowania z wymagań edukacyjnych została oddalona. Dobra nauka w sposób właściwy przekazywana nie obciąża, ale dodaje skrzydeł i z całą pewnością o taką będziemy zabiegać, wykorzystując ten instrument, jakim właśnie jest nowa matura, więc ten próg, do którego uczniowie zmierzają, również uczniowie szkół zawodowych, bo przecież technika to szkoły maturalne. I tutaj chcę też powiedzieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy dotyczącej szkolnictwa zawodowego. Mianowicie w tej chwili za niemałe pieniądze, bo za 1 400 000 000 zł powstaje na terenie Polski, ma powstać do końca roku 2024, 120 branżowych centrów umiejętności związanych z kluczowymi branżami dla polskiej gospodarki. Branżowe Centrum Umiejętności docelowo będzie nową jednostką systemu oświaty, tworzoną tym razem nie przez samorządy, albo przynajmniej nie tylko przez samorządy, ale przede wszystkim przez związki branż. W tej chwili już rozstrzygnęliśmy dwa konkursy i kilkadziesiąt z tych BCU jest przygotowywanych do zafunkcjonowania zapewne już od 1 września. Tak jak mówię, są to kluczowe branże, a w takim centrum nie tylko tacy specjaliści jak pani Grażyna, ale również specjaliści ze szkół wyższych, zwłaszcza tych technicznych, również młodzi pracownicy, również same branże będą miały szansę zetknąć się z tym, co najbardziej innowacyjne, co jest najnowszą, najważniejszą na dany moment wiedzą w tej branży. To wszystko jest bliską perspektywą, która się zrealizuje. W związku z tym
spodziewamy się, że dwóch efektów. Po pierwsze, to kształcenie będzie lepsze. Absolwent, uczeń wyjdzie prawdziwie przygotowany od razu do pracy w zawodzie, a z drugiej strony ta innowacyjność, ten wysoki poziom będzie oznaczał też, że do kształcenia zawodowego będą częściej trafiać uczniowie z wyższymi aspiracjami, a więc te wyniki niezadowalające, o których mówi pani Grażyna, u elektryków zapewne też stopniowo będą się poprawiać. Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kłania się Leszek z Ryczowa. Ja chciałem zadać dwa pytania. Jaki jest udział w szkolnictwie polskim? Mam na myśli to podstawowe, oświatowe, podstawowe i średnie. Jaki jest udział i nacisk na wychowanie? Na wychowanie. Kiedyś się mówiło, szkoła uczy i wychowuje. Ja krótki przykład z takim Dyziem w miejscowości, który mieszka, który rozwala całe zajęcia. Dyzio jest no, tak zwanym żywym, jak mówią jego rodzice. Nie pozwala prowadzić zajęć i nie ma siły, bo w małej miejscowości nie można Dyzia gdzieś przepisać. I po prostu ani nauczyciele, ani rodzice nie mogą sobie dać rady. To oczywiście rzutuje potem na kształcenie dzieci i możliwość pobierania nauki. I drugi temat, no bo dużo się złośliwego mówi na temat podwyżek dla nauczycieli. Ja z całym szacunkiem dla nauczycieli od zajęć plastycznych, muzyki czy tych podobnych, no zwróciłbym uwagę jednak na nauczycieli wiodących języka polskiego, języka obcego, matematyki, historii czy geografii. I tu powinno się środki kierować, oczywiście moim nieskromnym zdaniem. Po te dwa tematy, kwestia wychowania i kwestia relokacji środków, to ile by wlano, to tak w służbę zdrowia, ile by wlano do tego koszyka, to każdy powie, że jest za mało. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, panie Leszku. Pani dyrektor. Panie Leszku, no, wychowują przede wszystkim rodzice i wychowuje rodzina. Szkoła ma taki charakter, powiedzmy, wspierający. Oczywiście, jeżeli uczeń... Główne to edukacja, takie zadanie. To jest tak, oczywiście, jeżeli uczeń w ramach lekcji zachowuje się w sposób niestosowny, przeszkadza i tak dalej, trzeba interweniować, tak? Ale dlaczego on się tak zachowuje? No skądś on to zachowanie przyniósł jednak, więc szkoła nie naprawi błędów rodzicielskich i tego musimy być po prostu świadomi. Za naszych czasów jak było? Za naszych czasów było podobnie. Jeśli można dwa słowa dodać. Tak jest, wychowawcza rola rodziców. Szkoła ma wspierać wychowawczą rolę rodziców. Jest to jej obowiązek. Tu słusznie pan Leszek podkreśla, że nie wolno się od tego zadania uchylać, a już zwłaszcza w szkole podstawowej, gdzie te procesy są niezwykle ważne. Chcemy silnych charakterów. Zabiegamy też o to. Ośrodek Rozwoju Edukacji, centralna jednostka ministra edukacji i nauki, od półtora roku już podejmuje duży wysiłek propagowania dobrych wzorców wychowawczych poprzez portal wychowujmy.pl i bezpłatne czasopismo, dwumiesięcznik Wychowujmy. Skorzystaliśmy z doświadczenia dwóch niezwykle żywych środowisk, które tymi tematami się od 30 lat zajmowały. Teraz ci państwo współtworzą wraz oczywiście z czytelnikami podpowiedzi w zakresie wychowania, takie, które korzystają ze sprawdzonych doświadczeń, nie zachęcają do eksperymentów czy do nowinek, ale do tego, co na pewno da dobre efekty, bo jest dorobkiem pokoleń, bo jest dorobkiem naszej chrześcijańskiej kultury. A jeśli chodzi o to, jak z tym Dyziem też szkoła ma się zmierzyć, no to ma nowe narzędzie. To może złe słowo, bo chodzi o ludzi. Chodzi o specjalistów, którzy znów z olbrzymim wydatkiem 2,5 miliarda złotych ustanowiliśmy w szkołach pewną standaryzację w zakresie obecności specjalistów w szkole. Oznacza to, że stosownie do wielkości danej szkoły pośród nauczycieli powinien się znaleźć wedle decyzji tej społeczności szkolnej psycholog, pedagog szkolny, logopeda czy terapeuta pedagogiczny. Szkoła ma takie możliwości, ma zagwarantowane, że środki na ten cel powinny się znaleźć i znajdują się stopniowo od kilkunastu miesięcy. To zadanie stało się wymogiem i jest realizowane, stąd dla Dyzia też specjalista, który pochyli się nad jego specyficzną sytuacją, powinien w tej szkole również się znaleźć. Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu, Ruch Ochrony Szkoły. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam szanownych gości. Z wielkim zainteresowaniem i z pewną nadzieją słucham tego, co państwo mówią. Chciałem się do tego odnieść, naprawdę w krótkich słowach, ale wpierw odpowiem państwu, którzy wcześniej dzwonili, z czego biorą się ich problemy. Jest taki ogólna przyczyna tych problemów, mianowicie to jest skutek wdrażania elementów edukacji włączającej, które trwa od początku lat 90. w Polsce. Teraz przechodzę do meritum. Jeżeli chodzi o edukację włączającą, jest to bardzo wielkie zagrożenie i tym zajmuje się Ruch Ochrony Szkoły i staramy się uczulić na to władze państwa i Ministerstwo Edukacji, podsuwając pewną wiedzę i pewne metody rozwiązań. Bardzo pięknie państwo mówili o tych wydatkach na edukację i o tych planach rozwoju prawidłowej, właściwej nauki. Bardzo miło się tego słucha. Natomiast jeżeli edukacja włączająca rzeczywiście wejdzie w życie tak jak na Zachodzie, to te rzeczy będą niepotrzebne, ponieważ nie będzie nawet podręczników, a wszystkie treści będą musiały być dostępne do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, więc to jakby unieważni całą pracę dydaktyczną. Jeżeli chodzi o źródło, skąd się to bierze, to rzeczywiście źródło to jest Komisja Europejska i ONZ, natomiast to jest skutkiem tego, że zostały podpisane już umowy, podpisane zobowiązania, za tym poszły pieniądze i to, co obserwujemy w tej chwili, te masowe szkolenia, te specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej, są skutkiem podpisanych wcześniej zobowiązań przez różne rządy. A drugie źródło to jest umowa z Komisją Europejską o fundusze strukturalne na lata 2021-2027, gdzie samorządy mają obowiązek przekształcać szkoły zwykłe, ogólnodostępne w szkoły specjalne, a likwidować szkoły specjalne. Tam jest bardzo dużo szczegółowych rzeczy wpisanych, to teraz by za dużo czasu mi to zajęło. Przechodzę do pytania. Pan doktor mówił o chęci dialogu. My byśmy bardzo chcieli, my jako Ruch Ochrony Szkoły, który skupia wiele organizacji społecznych, dysponujący konkretną wiedzą merytoryczną, bardzo byśmy chcieli porozmawiać w ministerstwie na te tematy. Czy doczekamy się zaproszenia na jakąś konferencję, na jakąś dyskusję na prawach równości? To jest pierwsze pytanie. I jeszcze drugie pytanie. Z wielką nadzieją słyszymy to, co mówi pan minister Czarnek o tym, że Polska nie będzie wchodzić w edukację włączającą, ale jednocześnie słyszymy konferencje, liczne konferencje, gdzie wypowiadają się specjaliści zatrudnieni przez rząd i urzędnicy ministerstwa, którzy mówią, że to będzie dalej kontynuowane. Więc proszę nas objaśnić, komu mamy ufać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli pytanie o dialog, czy jest możliwy? Absolutnie tak. Wszystkich zapraszamy do dialogów. Nie, w żaden sposób nie wykluczamy Ruchu Obrony Szkoły. Ja też ten dialog podjąłem polemikę na łamach jednego z portali, ale zachęcam, dużo lepszą formą dialogu jest bezpośrednie spotkanie, dyskusja z przedstawicielami ministerstwa. Jest to absolutnie możliwe. Zachęcamy do tego. Jest wiele płaszczyzn, na których ten dialog może się odbyć. Bo pewnie bez państwa tego jakby, bo widzimy niebezpieczeństwa, prawda? Tak, rodzice czy nauczyciele, ten ruch obrony szkoły. Tylko musimy być, ojcze redaktorze, precyzyjni. I jeżeli chcemy być precyzyjni, to co najmniej dwie rzeczy wypowiedzi pana wymagają doprecyzowania. Pierwsza, nie jest tak, że wszystkie progresywne i destruktywne trendy w pedagogice wiążą się z edukacją włączającą. Tych szalonych pomysłów antypedagogicznych, które mają długą historię i ciągle próbują oddziaływać również na naszą kulturę, jest dużo więcej. Także nie demonizowałbym jednego tylko nurtu, bo tych sposobów oddziaływań kultury, lewicowo-liberalnych nurtów kultury jest dużo więcej i trzeba je postrzegać w całości, nie sprowadzać do jednego zagadnienia, nie upraszczać. I druga kwestia, nie sposób się zgodzić z tym, co pan powiedział, czyli że państwo polskie podjęło jakieś zobowiązania w tym zakresie. Absolutnie nie.
państwo polskie uczestniczy oczywiście w dialogu na temat edukacji na forum ONZ-u, na forum Unii Europejskiej, innych gremiów międzynarodowych, uczestniczy w badaniach międzynarodowych OECD. Natomiast nie oznacza to żadnych zobowiązań, które wiązałyby nam ręce w strategicznym kształtowaniu rozwoju polskiej edukacji. Dokumenty strategiczne dla polskiej edukacji są przyjmowane przez polski rząd, czy są podpisywane przez ministra edukacji i nauki. Zachęcam pana do zapoznania się z treścią chociażby kierunków polityki oświatowej państwa, które za kilka dni ujrzą światło dzienne. Zobaczy pan tam, że żaden z tych niepokojących nurtów nie znajduje wyrazu w tym kluczowym, co roku wydawanym dokumencie. Również muszę sprostować, to prawda, samorządy województw, pewnie z nieznajomości rzeczy, może z uległości wobec urzędników unijnych, rzeczywiście przyjęły bardzo niefortunne zapisy. Zapisy, które oznaczają, precyzyjnie rzecz biorąc, niemożliwość wykorzystania środków unijnych na rozbudowę szkolnictwa specjalnego. Dlatego na rozbudowę szkolnictwa specjalnego przeznaczamy olbrzymie środki z budżetu państwa i będziemy je jeszcze w większym stopniu przeznaczać w kolejnych okresach. No i podkreślmy to, marszałkowie województw nie prowadzą żadnych szkół. Nie prowadzą szkół średnich, bo prowadzą je starostowie i miasta na prawach powiatu. Nie prowadzą szkół podstawowych, bo prowadzą je gminy mniejsze i większe. Więc jest to pewna wydmuszka ideologiczna, wydmuszka, co do której rzeczywiście należy ją przyjąć z niepokojem. Ja również z dezaprobatą odnoszę się do tych zapisów, ale nie wpływają one na realne funkcjonowanie polskich szkół. Na realne funkcjonowanie polskich szkół wpływa minister edukacji i nauki, którego wypowiedź pan przytoczył. Bo tak przysłuchując się, czy edukacja włączająca nie jest takim niebezpieczeństwem, że będziemy włączali dzieci z jakimś problemem, prawda, takim czy innym, do normalnego szkolnictwa, a tym samym zabraknie nam pieniędzy na szkolnictwo specjalne, które, gdzie naprawdę muszą być wykwalifikowane kadry, bo pedagog, psycholog czy inni zdolni do tego, żeby pomagać dziecku rozwijać się, gdy ono jest zaburzone z różnych stron. Czy tak się rzeczywiście nie stanie? Czy państwo trzymają rękę na pulsie i rodzice mogą być o to spokojni? Mamy całkowicie spokojni. Przypomnijmy, że decyzje o wyborze szkoły podejmują, konsultując się ze specjalistami, rodzice. Ci rodzice zadecydowali, że 70% dzieci z pewnymi orzeczeniami o trudnościach w kształceniu jest w szkołach ogólnodostępnych. Natomiast jeśli chodzi o szkolnictwo specjalne, jeśli spojrzymy na statystyki, liczba szkół specjalnych w ostatnim okresie wzrosła i liczba uczniów w szkołach specjalnych również wzrosła. Jest to efekt między innymi coraz doskonalszego i coraz wcześniejszego diagnozowania potrzeb uczniów, którzy po takim zdiagnozowaniu trafiają zarówno do szkół ogólnodostępnych, jak i do szkół specjalnych. Tak jak powiedziałem, decyzją rodziców, która powinna być podejmowana w dialogu ze specjalistami, którzy mogą najlepiej podpowiedzieć. Pani dyrektor, szkolnictwo wyższe, bo nie pozwoliłem wcześniej powiedzieć, jak to jest z tym, można powiedzieć, z tymi potrzebami tych, którzy z Ukrainy przyjeżdżają do nas i też mają nadzieję, że u nas mogą się kształcić, jak odbiera to młodzież, która uczy się razem ze swoimi kolegami, koleżankami, jak kadra, na ile my sobie też radzimy ze sprawą. Kwestia uchodźców i tutaj uniwersytetów jest troszkę inaczej to wygląda niż w przypadku tego szkolnictwa podstawowego czy średniego, bo zwróćmy uwagę, kto stanowi gro uchodźcze. Tak? To były głównie kobiety z dziećmi właśnie w wieku szkolnym. Młodzież jako taka, czyli młodzież, studenci już tak nie napływali do nawet nas. Męska młodzież nie do końca mogła wyjechać. Nie do końca mogła wyjechać, to jest po pierwsze. A po drugie, proszę państwa, zwróćmy uwagę na to, że uniwersytety ukraińskie też nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wypuścić swoich studentów, bo potem ich po prostu nie odzyskają. Natomiast uczelnie wyższe były przygotowane. Wiem, że były przygotowywane akademiki, były przygotowywane sale. Uniwersytet Warszawski poczynił bardzo duże kroki w tym celu. Natomiast
uchodźcy to głównie były kobiety, dzieci, tak? Także nie napłynęło tyle osób, co właśnie w szkolnictwie tym podstawowym czy średnim. A pani patrząc na matury, rokuje dobrze uczelnią wyższym? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jakie wyniki matur będą, to się okaże, tak? Bo jeszcze ich nie znamy, ale to, co mówią uczniowie, wydaje się, że poszły bardzo dobrze, więc ufamy, że będziemy mieć zdolnych przyszłych studentów. Bardzo dziękuję za spotkanie. Byli dziś z nami dr Anna Czajczyk, doradca w gabinecie politycznym Ministra Edukacji i Nauki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan dr Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego Ministra Edukacji i Nauki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Edukacja i nauka w Polsce, szanse, zadania, perspektywy. To jeszcze temat, który będzie kontynuowany na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy, a za to, co już za nami, bardzo Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.